Hejka, w dzisiejszym filmie zabieram Was do Pytania na Śniadanie, gdzie zostałyśmy zaproszone, aby opowiedzieć o Hawajach, więc zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Tu jest zgadka? Jak w Chicago. O! Hejka, kochani! Dzień dobry, ja potrzebuję, żeby mnie zrobili. Co nie, idziemy się zrobić. No bo wiecie, idziemy do telewizji. Hejka, jesteśmy w studio. W studio? Jeszcze nie, ale zaraz będziemy. Pytanie na śniadanie. Tam jest Ola. A to jestem ja. I zaraz tam będziemy. Ola, wygrywaj. Możesz się to powiedzieć na żywo za chwilę. Marcelina, pozdrawiamy. Widzę tę pogodę. Mówiła, a przerwała mi makijaż. Chciała, żeby sobie pomyła usta. Ja była bardzo miła. Oczywiście, kiedy się. Gdy czas się szybciutko odpaliłem naszego Facebooka za wszystkie raporty pogodowe, pięknie dziękujemy. Już się wreszcie jakiś mróz. Słuchajcie, 28 dzień stycznia, wreszcie mamy mróz. Jeżeli chodzi o. Powiem wam, że nie pamiętam, kiedy dokładnie wyglądało. My odwiedziłyśmy trzy wyspy, Oahu, Kauai i Maui. Trzy największe, tak. Takie, myślę, najbardziej popularne. I zdążyłyście przez te 12 dni? To było 10 dni. 10 dni. I nie było łatwo. Nie było łatwo. Kiedy lecimy razem? Ja to mogę jutro. Nie, no żebym tylko dostała urlop, wolę, to dziewczyny chętnie pokażecie mi przynajmniej najfajniejsze miejsca, konkretne te, które są już sprawdzone przez Was. No, ja to uwielbiam, jeszcze dalekie, długie loty, gdzie można się tak wycieszyć. To tam jest super. Kompletnie. To było to, ile się leci? Jesteśmy już po wszystkim. Idę na tramwaj i jadę do pracy, bo niestety dalej pracuję tam, gdzie pracuję. Ale już niedługo. Już niedługo. Niedługo mówisz? Dostaniemy robotę w TVP. Będziemy gwiazdami. Ej, my byśmy były zajebistymi prezenterkami. Przepraszam. Czy ktoś mówi, że nie? Jeżeli tak, zmień moje zdanie. Już mamy makijaże, fryzury. Tak. O moich przeżyciach i tym, co... Przemyśleniach, o właśnie, to miałam na myśli. Opowiem wam zaraz. Później. O, zaraz. Hejka, tak jak mówiłam, musiałam chwilę ochłonąć. Jestem już po całym dniu w pracy, teraz przyszłam do domu i mogę Wam w końcu opowiedzieć, jak to wyglądało. Jeśli chodzi o to, jak zostałyśmy zaproszone, to bodajże tydzień temu i kawałek byłyśmy w niedzielę w takiej kawiarni, która się nazywa Południk Zero. Miałyśmy tam prelekcję właśnie na temat Hawajów. Zrobiłyśmy super prezentację. Przyszło sporo osób i było wydarzenie na Facebooku, które właśnie pani, która werbowała ludzi do Pytania na Śniadanie, zobaczyła i do nas napisała. Ja w pierwszej chwili, kiedy to zobaczyłam, byłam w szoku i od razu napisałam do Oli, bo po prostu zostałyśmy zaproszone do Pytania na Śniadanie, żeby opowiedzieć o naszej podróży na Hawaje. I nie było to jakieś temat podróży, tylko po prostu byłyśmy my we dwie, więc jako, że my lubimy takie wyzwania, to stwierdziłyśmy, super, pójdziemy. I dzisiaj byłyśmy, bardzo się stresowałyśmy, w sumie Ola bardziej trochę niż ja. Ja już stwierdziłam, dobra, będzie co ma być, zdecydowałyśmy się na to, więc musimy iść i wypaść super, bo wszystkim powiedziałyśmy, że będziemy, więc nie mogło być lipy. I wydaje mi się, że wyszło bardzo spoko. Przyszłyśmy tam za 20, w sumie w pół do bardziej, w pół do 8 rano. Zrobili nam piękny makijaż, który już teraz trochę mi się zepsuł, ale zrobili super makijaż, włosy. Mogliście wcześniej zobaczyć, jak pięknie wyglądałyśmy z Olą. Byli bardzo, bardzo mili ludzie i naprawdę czułam się tam swobodnie. Kiedy weszłyśmy już na plan do studia, to Marcelina z Tomkiem zrobili tak super wstęp i taką fajną atmosferę, że nawet nie zauważyłyśmy, kiedy tak naprawdę zaczęło się nagrywanie. Prowadziliśmy taką bardzo luźną rozmowę i po zakończeniu tej rozmowy
My jeszcze chwilę zrobiłyśmy sobie zdjęcia, wróciłyśmy z powrotem do garderoby i później w czasie przerwy jeszcze podeszłyśmy do Marceliny. Chciałyśmy pogadać jeszcze o podróżach i tak ogólnie o życiu. Jest to wspaniała, ciepła osoba. Tomek też jest super i naprawdę myślę, że trafiłyśmy na idealnych prowadzących i dlatego ten cały wywiad poszedł super. Ja jestem z nas bardzo dumna i naprawdę cieszę się, że zrobiłam coś takiego, co było totalnie poza strefą mojego komfortu i totalnie się nie spodziewałam, że coś takiego mi się przydarzy, ale jestem tak szczęśliwa. Zresztą widzicie, że już przez ponad 2 minuty mówię bez zająknięcia, bo naprawdę to było super przeżycie. I po tym wszystkim, kiedy przyszłam do pracy, usłyszałam tak wiele miłych słów, dostałam tak dużo miłych, pozytywnych wiadomości, że ja naprawdę jestem wdzięczna za to, że miałam taką okazję opowiedzieć o czymś, co dla mnie jest ważne i istotne. Więc jeśli oglądaliście, to dajcie znać, co sądzicie. Ja, tak jak mówię, jestem szczęśliwa, jestem zadowolona i dziękuję Wam za to, że oglądaliście tego vloga. Może to Wam przybliżyło w jakiś sposób to, jak wygląda telewizja i... No i co? Będę kończyć, więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Tylko tacy ludzie. Czy Hawaje to raj na ziemi? Zdaniem Oli i Mileny zdecydowanie babcine metody leczenia. Słuchajcie, jestem teraz w studio i ze wspaniałą osobą jedną. I z drugą. Cześć, witam serdecznie. Właśnie były dziewczyny u mnie w pytaniu na śniadanie, opowiadały o Hawajach i ja się tak rozmarzyłam i może zaplanuję na... Bo wiecie, marzyłam na 30 urodziny, tylko że to było rok temu. I nie zrealizowałam tego marzenia, więc to jeszcze przede mną. Może tak, lecimy. Nie będę czekała do 40. To lecimy razem. Dobra, ja chętnie. Jak będziecie leciały, to dajcie znać. Jasne.